Witam serdecznie. Tak jak zapowiadałem ostatnio na karcie społeczność, czas pochylić się nad bardzo dużą liczbą transferów, o których mówi się stosunkowo niewiele w porównaniu z tymi transakcjami, jakich dokonują te absolutnie największe kluby w Europie. Tak więc w tym odcinku i być może w najbliższym albo jednym z najbliższych znajdziecie sporo informacji na temat piłkarzy bardzo dobrych, ale takich, którzy raczej nie trafią na pierwsze strony gazet. Także jedziemy. Transfer numer 1, Sebastien Haller, nowy napastnik West Ham United, wyciągnięty z Eintrachtu Frankfurt. Przy okazji bijąc rekord transferowy West Hamu. 45 milionów funtów kosztował napastnik Eintrachtu. No i z tego Eintrachtu, który pamiętamy z tej fantastycznej ostatniej kampanii w Lidze Europy, nie zostało nam wiele, jeśli chodzi o atak, ponieważ w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, został jedynie Ante Rebic, Lukajowicz jest w Realu, Haller jest w West Ham. I cóż, jak będzie wyglądał ten atak? Dejan Jovelicz, nie ma Jovicza, jest przynajmniej Jovelicz, z Trwenej Zvezdy wyciągnięty w tym oknie. Także Gonzalo Paciencia, którego Eintracht miał do dyspozycji już wcześniej, a który przegrywał rywalizację właśnie z tą dwójką. Jakim piłkarzem jest Sebastien Haller? Moim zdaniem zdecydowanie najlepszym, jeśli chodzi o ten ostatni sezon Eintrachtu. To jest piłkarz, który przeniósł się do Eintrachtu z Utrechtu, poniekąd pokazując, że jeżeli zdobywasz bramki regularnie w Eredivisie, to da się to przenieść także na mocniejszą ligę. Utrecht wyjął go z kolei z drugoligowego Auxerre. Dzisiaj dziwię się, że dyrektor sportowy żadnego z klubów Ligue 1 wtedy nie zauważył potencjału Allera, który musiał tak przebijać się krok po kroku. On ma teraz już 25 lat, natomiast wydaje mi się, że jeżeli West Hamie zaprezentuje taki poziom, jaki prezentował w Eintrachcie, to mogą otworzyć się nawet drzwi do reprezentacji Francji, gdzie wydaje mi się, że potencjalnie, oczywiście jeśli sprawdzi się w Londynie, mógłby wejść w buty Oliviera Giroud. To jest napastnik kompletny, wysoki, bardzo silny. Niko Kovacs nazwał go kiedyś buldożerem. Świetny technicznie, doskonale rozgrywający, a przy tym gwarantujący bramki. W 5 ostatnich sezonach minimum 10 goli. Natomiast mówię, ten wachlarz atutów Sebastiana Allera jest bardzo, bardzo szeroki. I szczerze mówiąc, zdziwię się, jeżeli ten piłkarz nie będzie potrafił dostosować się do realiów Premier League, ponieważ w Eredivisie i w Bundeslidze poszło mu bardzo gładko. Mało tego, ja bym powiedział nawet, że w tym ostatnim okresie Sebastian Haller był drugim napastnikiem Bundesligi po Robercie Lewandowskim, a na pewno najlepszym piłkarzem Eintrachtu. Ciekawostka jest taka, że Sebastian Haller przenosił się do Eintrachtu za 7 milionów euro, stając się wtedy najdroższym zawodnikiem w historii tego klubu. On dostawał takie pytania, czy ta kwota będzie mu ciążyć, natomiast sam Niko Kovacs wtedy trafnie to wszystko ujął, mówiąc, że co to jest 7 milionów euro przy 222, które zapłacono za Neymara. Orzeszki. Sebastian Haller to piłkarz. Oczywiście ten rekord został już pobity w Eintrachcie, żeby było jasne, natomiast Haller jest też zawodnikiem, który nie stwarza żadnych problemów poza boiskiem. Sam mówi, że nie chce być takim zawodnikiem w stylu glamour, o którym będzie się bardzo wiele mówiło ze względu na te kwestie pozaboiskowe, więc wydaje mi się, że warto przyglądać się temu piłkarzowi w następnym sezonie Premier League. Tak jak powiedziałem przy okazji odcinka na temat Pablo Sarabii i Andera Herrery, PSG przestawiło wajchę w kierunku zawodników może troszkę mniej znanych, może mniej docenianych niż te gwiazdki w stylu Neymara i ściąga innych zawodników. Dobrym przykładem tej właśnie nowej polityki Paryżan jest Abdou Diallo, który przenosi się z Borussii Dortmund właśnie do PSG. I to jest piłkarz, który przeszedł nietypową drogę z mistrza Francji Monaco do 15 drużyny Bundesligi, czyli do Mainz, wychodząc z założenia, że Bundesliga dzisiaj stanowi ziemię obiecaną dla francuskich piłkarzy. Dzisiaj mamy ich tam naprawdę multum. Wybił się w Mainz. Dlaczego zdecydował się swoją drogą na ten klub? Ponieważ przedstawicielem Mainz, w tym m.in. trener Schwarz, byli jedynymi, którzy pofatygowali się osobiście, żeby się z nim spotkać. Wcześniej było zainteresowanie m.in. Feyenoordu. Z Mainz Abdou Diallo przeniósł się do Borussii Dortmund. Tam pokazał się jako zawodnik wszechstronny, który może zagrać na środku obrony, to piłkarz lewonożny, ale który może zagrać także z lewej strony defensywy. Tak więc ściągając tego typu piłkarza, od razu masz, powiedzmy, gwarancję, powiedzmy, w miarę wysokiego poziomu, ale potencjału na pozycję stopera, ale także piłkarza, który w razie czego załata Ci dziurę z lewej strony, choć wiadomo, że jemu zdarzało się sporo błędów także w rundzie wiosennej. PSG musi też poniekąd myśleć długofalowo o odmładzaniu kadry, więc wydaje się, że jeżeli kiedyś Thiago Silva odejdzie na emeryturę, tutaj nie porównuję jeden do jednego Abdou Diallo, bo to troszkę inny typ piłkarza, to jednak trzeba szukać zawodników bardziej przyszłościowych i Diallo jest tego przykładem. Jest też przykładem tego, że jeżeli jesteś młodym piłkarzem w dużym klubie, ale nie koniecznie widzisz tam dla siebie miejsce, w tym przypadku w Monako, to warto iść do Bundesligi, bo tam jest wielka szansa na to, że ktoś taką szansą z kolei cię
obdarzy i ta kariera Abdou Diallo idzie naprawdę błyskawicznie. A José Pérez przenosi się za 30 milionów z Newcastle do Leicester. To jest też jeden z takich ciekawszych transferów, który też poniekąd pokazuje, jak rozpada się delikatnie ta ofensywa Newcastle po odejściu Rafy Benitez'a. Nie ma już Salomona Rondona, który zdecydował się na Chiny. Nie ma Ayoze Pereza, który jest piłkarzem takim od czarnej roboty, natomiast grającym w ofensywie. Piłkarzem, który bardzo dużo biega dla tego głównego napastnika, który robi miejsce, który wie, jak inteligentnie poruszać się po boisku, a który też, co pokazują liczby, jest zawodnikiem naprawdę w swoich poczynaniach skutecznym. Spójrzmy na statystyki z sezonu 18-19. Najwięcej prób minięcia przeciwnika, najwięcej goli w Newcastle, drugi, jeśli chodzi o stworzone sytuacje, i Ayoze Pérez jest jednym z czterech piłkarzy Premier League, którzy w 2019 roku zdobyli minimum 10 goli. Poza nim to Sergio Aguero, Jamie Vardy i Sadio Mane. Fajna paczka szykuje się u Brendana Rodgersa w Leicester. Ciekawe, jak to wszystko połata sobie Newcastle. Natomiast mnie bardzo interesuje, szczerze mówiąc, rozwój Ayoze Pereza, ponieważ jest to piłkarz bardzo niedoceniany w swojej ojczyźnie, w Hiszpanii. Tam bardziej traktują go jako ciekawostkę. Może nie tak, jak my traktowaliśmy kilkanaście lat temu, nie wiem, Romana Dąbrowskiego w Turcji, tylko rzadko pojawia się w ogóle cokolwiek o Ayoze Perezie w hiszpańskich mediach. Natomiast jakiś czas temu ten zawodnik powiedział, że myśli o grze nawet w reprezentacji Hiszpanii, i biorąc pod uwagę zamiłowanie Luisa Enrique do różnych eksperymentów w drużynie La Rochy, wcale coś takiego by mnie nie zdziwiło, dopóki Lucho był selekcjonerem. Transfer do Leicester to jest krok do przodu w karierze tego piłkarza. A jeszcze jedna rzecz, on sam sobie potrafi zrobić odpowiednią reklamę, mówiąc o reprezentacji. To jest jedno, ale też przenosząc się na Wyspy Brytyjskie z Teneryfy, przekonywał, że interesowały się nim m.in. Barcelona, m.in. Real Madryt, Roma, Porto. Ostatecznie zdecydował się na wariant dość nieoczywisty, na Premier League. No i wydaje się, że jeżeli tak dalej pójdzie, to stanie się, tak chyba na dłuższą metę, po prostu wyróżniającym się zawodnikiem Premier League. Na kadrę, na pierwszą jedenastkę raczej to nie wystarczy. Natomiast wydaje mi się, że w drużynie Brendana Rodgersa Jose Perez będzie mógł teoretycznie przynajmniej nieco łatwiej wyeksponować, nieco lepiej wyeksponować swoje atuty niż w zespole Newcastle. Quincy Promes trafiał do Sewilli jako drugi najdroższy zawodnik w historii tego klubu po Luisie Murielu. No i cóż, i błyskawicznie Quincy Promes z tej Sewilli się zawija. Ze stratą, ponieważ Andaluzyjczycy zapłacili za niego 20 milionów euro, teraz dostają 15, natomiast oczywiście zmieniły się rządy. Wrócił Monchi i Monchi do spółki z Julenem Lopetegim dokonuje rewolucji na Estadio Sánchez Pizjuán, wychodząc jednak z założenia, że wielu zawodników do systemu nowego szkoleniowca może po prostu nie pasować. W tym gronie znajduje się Quincy Promes, który w Sewilli zarabiał także sporo, tak więc poniekąd oddanie tego piłkarza stanowi dużą ulgę dla księgowości w tym klubie. Quincy Promes wraca do korzeni. On w pewnym momencie swojej kariery oczywiście był piłkarzem Ajaxu, natomiast ze względu na problemy dyscyplinarne w wieku 16 lat został wyrzucony z akademii tego klubu. On mówił, że to były najgorsze dni w jego karierze, że zastanawiał się nawet nad rzuceniem futbolu. Później zrobił furorę w lidze rosyjskiej i wielu zastanawiało się, na przykład Aleksander Mostowoj czy Rinat Dasajew, czy ten piłkarz będzie w stanie przenieść poziom, który prezentował w lidze rosyjskiej, na ligę hiszpańską. Czy się udało? Powiedziałbym, że nie w 100%, natomiast też nie grywał często na swojej pozycji Promes, testowany na pozycji wahadłowego, w różnych miejscach na boisku, i też brakowało mu takiej ciągłości, takiej konsekwencji, żeby zagrał, powiedzmy, tych kilka miesięcy w jednym miejscu na boisku, żeby potrafił się dostosować i żeby zagrał w takim miejscu, gdzie mógłby wyeksponować swoje atuty. Wydaje mi się, że Ajax sporo zyska na przejściu tego doświadczonego zawodnika. Tacy oczywiście w Ajaxie mogą być potrzebni, zwłaszcza, no mówię, w tym momencie, kiedy jeszcze nagrywam ten odcinek, David Neres, a także Hakim Ziyech jeszcze są zawodnikami Ajaxu, natomiast przyjście Promesa, w razie gdyby odszedł jeden z tych piłkarzy, mogłoby załatać tę dziurę. Natomiast w Sewilli można usłyszeć sporo takich głosów wśród kibiców czy dziennikarzy, że odchodzi piłkarz, którego potencjał nie został po prostu wykorzystany. Że odchodzi zawodnik, który w Sewilli, jak wielu, naprawdę wielkie grono piłkarzy, mógł wskoczyć na ten, no, prawie najwyższy poziom i później myśleć o topie. Tak się nie stało, tak więc poniekąd ten pobyt kończy się rozczarowaniem, ale spada na cztery łapy Quincy Promes, no bo gdzie mógł lepiej wylądować, jeżeli nie w Ajaxie? Trwa wyprzedaż w Hoffenheim. Joelinton przeniósł się do Newcastle za 40 milionów.
Nico Schulz za 25 do Borussii Dortmund, Kerem Demirbay za ponad 30 milionów do Bayeru Leverkusen. Tymczasem Alexander Rosen, czyli osoba odpowiedzialna za transfery w Hoffenheim, mówi o tym, że ceny, jeśli chodzi o piłkarzy sprowadzanych do Sinsheim, mogą rosnąć z 2 do 3, do 5 do 8 milionów, ale 20 milionów nikt z Hoffenheim nie zamierza wydawać, pomimo że Hoffenheim było w stanie zarobić tak wiele właśnie na sprzedaży tych piłkarzy. Joel Linton przenosi się do Newcastle, rzecz jasna, jako najdroższy zawodnik w historii tego klubu. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że do niedawna, do 2018 roku, najdroższym piłkarzem w historii Newcastle był oczywiście Michael Owen. Rafa Benitez co konferencję niemal płakał, że nie ma pieniędzy na transfery, że brakowało mu po prostu nowych zawodników, że chciałby wzmocnić tę kadrę. Ściągnięto mu wreszcie tego upragnionego Almirona, natomiast z Joel Lintonem będzie pracował już kolejny menedżer Newcastle. Co zyskuje Newcastle, sprowadzając takiego piłkarza? Wydaje mi się, że w tym klubie działaczom zależało po prostu na ściągnięciu kogoś jeden do jednego podobnego do Salomona Rondona. Moim zdaniem Rondon jest lepszym takim targetmanem niż Joel Linton, natomiast Brazylijczyk być może potrafi lepiej rozgrywać piłkę. Wielu nawet porównywało go do Roberto Firmino w Niemczech, on sam mówił, że nie, że ja jestem Joel Linton, będę pracował na swoje nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Joel Linton nie jest piłkarzem, który trzyma się kurczowo szesnastki. To jest zawodnik, który ma za sobą jeden sezon w takiej bezwzględnej elicie w Hoffenheim, który wcześniej dwa sezony spędził w Rapidzie Wiedeń, w austriackiej ekstraklasie, gdzie wyróżniał się przede wszystkim świetnymi statystykami, jeśli chodzi o pojedynki, jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, natomiast strzelił tam 21 goli w 79 meczach. To nie robi jakiegoś większego wrażenia, no ale później trafił do Hoffenheim. W meczu bodaj z Kaiserslautern na początku strzelił hat-tricka, od razu wywalczył sobie miejsce i pokazał, że chce się rozwijać. Co istotne, zawsze w przypadku Brazylijczyków pojawia się takie pytanie, jak ten zawodnik będzie chciał się zaaklimatyzować w nowym towarzystwie. Joel Linton, występując w Rapidzie, rzekomo nauczył się języka niemieckiego na tyle, że dzień w dzień zadawał pytania, starał się nawiązywać komunikację, chciał pokazać, że jest po prostu piłkarzem profesjonalnym, dla którego jest to wielka szansa, więc wydaje mi się, że jak przyjdzie do Newcastle, to będzie postępował po prostu podobnie. On teraz wkracza do elity, jest piłkarzem wciąż rozwojowym, ponieważ mówimy o zawodniku z rocznika 96. Piłkarz bardzo, bardzo silny. 1,86 m, który potrafi rozgrywać, który potrafi akcję wykańczać, ale właśnie, to jest ta najważniejsza rzecz, wydaje mi się, do poprawy u Joela Lintona. I tutaj podejrzewam, że kibice Newcastle będą musieli uzbroić się w cierpliwość. On może marnować sytuację. Wydaje mi się, że po prostu tego ten piłkarz po prostu musi się jeszcze nauczyć, że czasami tak dużo energii, wysiłku wkłada w pracę dla zespołu, że w tym kluczowym momencie gdzieś może popełnić błąd. No ale zobaczymy. W Hoffenheim rozwijał się bardzo fajnie Joel Linton. Czas na kolejny krok i ciekaw jestem, gdzie ten piłkarz będzie występował za 3 lata i mam nadzieję, że nie będzie to klub pokroju Guangzhou Evergrande czy Jiangsu Suning, tylko że zrobi jednak karierę. Robin Olsen w Romie nie dawał żadnych gwarancji i Roma musiała więc ściągnąć wreszcie bramkarza uznanego na rynku europejskim. Takim poniekąd jest Paul Lopez, przenoszący się z Betisu. Roma ostatnio miała świetnych piłkarzy jak Alisson, jak Szczęsny, którzy świetnie tam się rozwinęli, więc tego samego należy oczekiwać właśnie w przypadku piłkarza, który ze sprawą swoich dobrych występów w Betisie zadebiutował nawet w reprezentacji Hiszpanii. Jakim bramkarzem jest Paul Lopez? Pewnie takie pytanie zadają sobie kibice Serie A. Powiem Wam, że tutaj mam naprawdę mieszane uczucia, ponieważ odnoszę wrażenie, że w przypadku Paulo Lopeza mamy bardzo duży rozstrzał pomiędzy ludźmi, którzy go uwielbiają i którzy uważają, że jest to bramkarz z wielkim potencjałem, a pomiędzy takimi, którzy pamiętają sporo jego głupich wpadek, czy to ze Spaniolu, czy nawet z Betisu. On swego czasu zaliczył też krótki pobyt w Tottenhamie, tam podobno bardzo się rozwinął, on sam tak twierdzi, natomiast tam nie grał w ogóle w Premier League i wydaje mi się, że o ile Paul Lopez faktycznie poprawił grę nogami, o ile czasami stać go na interwencje wyborne, znakomite, najwyższej klasy, to mi przynajmniej na podstawie tych ostatnich sezonów Paul Lopez będzie kojarzył się jednak z takim bramkarzem, który raz na jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, musi coś odwalić w tej bramce. I myślę, że tak będzie też działo się w Romie, aczkolwiek te przykłady Alissona czy Wojtka Szczęsnego pokazują, że to jest dobry klub, jeśli chodzi o rozwijanie właśnie pozycji goalkeepera. Na to z pewnością liczy właśnie Paul Lopez. José Miguel López Catalán, czyli jeden z prezesów, jeden z działaczy Betisu, powiedział, że był to jeden z najbardziej takich rentownych transferów Betisu w ostatnim czasie. Też Betis stał się takim oknem wystawowym dla wielu zawodników, ponieważ Paul
Pokazał się tak naprawdę na tym oknie jako bramkarz, który potrafi grać nogami, a w Betisie było to niezwykle istotne. Tutaj można od razu przypomnieć słowa Wojtka Szczęsnego, który w jednym z wywiadów, już nawet nie pamiętam, w którym opowiadał, że w Romie to przede wszystkim poprawił, czyli grę nogami. Więc Pau przychodzi z tym aspektem, powiedzmy, w miarę wyszlifowanym, ale trzeba ogarnąć wiele, wiele innych rzeczy, żeby nie zdarzały mu się błędy. Pewnie wielu z Was trafiło także na jeden taki, mówiąc w cudzysłowie, highlight z jego kariery, kiedy Pau po chamsku, bardzo agresywnie, brutalnie potraktował Leo Messiego w derbach Barcelony. Tak, to zachowanie było naprawdę absurdalne, niezrozumiałe. Wydaje mi się, że cały klimat derbów Barcelony udzielił się wtedy Lopezowi. Natomiast to jest generalnie bardzo spokojny koleś, który studiował psychologię, który na początku, kiedy występował w Espanyolu, dojeżdżał na treningi Volkswagenem Polo, co wielu dziwiło, bo tam na parkingu było Ferrari, jakieś różne świetne fury, a tutaj nagle stał Volkswagen Polo i to jest człowiek, o którym jego bliscy, można znaleźć sporo takich wypowiedzi w hiszpańskich mediach, twierdzą, że jest takim człowiekiem bardzo przyziemnym, który nie odlatuje, który stara się rozwijać, więc powiedziałbym, że nie powinniśmy troszkę oceniać go na podstawie tej jednej sytuacji z Leo Messi, bo to był jeden taki odpał, kiedy coś odkleiło mu się w głowie. A potem ten piłkarz po prostu, no mówiąc wprost, ogarnął się i w Betisie wskoczył na wyższy poziom. Jak będzie w Romie, tutaj też spodziewam się, że pójdzie bardziej drogą Szczęsnego, może nie Alissona, bo to raczej nieosiągalne, Wojtka Szczęsnego niż Robina Olsena. Jesús Vallejo, gwiazda młodzieżowych reprezentacji i juniorskich Hiszpanii, przenosi się na wypożyczenie do Wolverhampton. Piłkarz, który zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Realem Madryt, który zamierza po roku w Premier League wrócić do Primera División. Po raz kolejny wyjeżdża na Erasmusa, już mu się to zdarzyło wcześniej w Bundeslidze w Eintrachcie Frankfurt, więc jeżeli jakiś kibic Wilków, jakiś kibic Premier League obawia się, że Vallejo się nie sprawdzi, to tutaj akurat, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że takie obawy są nieuzasadnione, ponieważ on, przenosząc się do Eintrachtu, miał usłyszeć w niemieckim klubie, że słuchaj, może podpiszemy dłuższe wypożyczenie, bo na początku będziesz po prostu potrzebował czasu, a potem zaczniesz grać regularnie. Vallejo nie chciał się na to zgodzić, on wskoczył do gry od razu oczarował ten Eintracht, oczarował także ludzi pracujących w tym klubie, bo tak samo było w zasadzie w każdym klubie, w którym funkcjonował Vallejo, czy to w Realu Saragossa, z którego się wybił, gdzie w wieku 18 lat grywał z opaską kapitańską, to jest istotne, czy w Realu Madryt, czy w Eintrachcie, każdy mówi, że jest to zawodnik niezwykle profesjonalny, który swego czasu studiował prawo nawet, w Eintrachcie eksternistycznie studiował wychowanie fizyczne. 2 godziny dziennie rzekomo poświęcał na naukę języka niemieckiego i ktoś bardzo ładnie to ujął w jednym z artykułów w El País, że jest to człowiek, który ma mentalność odporną na bomby atomowe. To znaczy nic nie jest w stanie go złamać, a zdarzały się takie sytuacje, które rzeczywiście złamać Vallejo mogły, ponieważ tutaj dziennikarze ASA wyliczyli, że Vallejo u Lopetegiego rozegrał 0 minut, u Solariego 6%, u Zinedina Zidana 31%. W tym momencie nie ma dla niego miejsca w Realu. Przyszedł, wiadomo, Eder Militão, jest Sergio Ramos, jest Rafael Varane, a Vallejo po prostu potrzebuje ciągłości, ponieważ jeśli Vallejo nie gra regularnie, to Vallejo popełnia błędy. Myślę, że w Premier League wskoczy na wyższy poziom i ciekaw jestem, jak to wszystko potoczy się dalej. Natomiast mam nadzieję, że nie skończy się to tak, że Vallejo zaliczy super sezon w Premier League, wróci do Realu, okaże się, że tam znowu konkurencja jest za duża i straci następny sezon. On nie może sobie po prostu na to pozwolić, ponieważ te wszystkie młodzieżowe mistrzostwa, a także sezon w Eintrachcie pokazały, że mówimy o zawodniku z naprawdę ogromnym potencjałem. W Realu Madryt cały czas trwa ta operacja salida, czyli operacja wyjście polegająca na sprzedaży poszczególnych zawodników. Vallejo został wypożyczony do Benfiki, sprzedany został natomiast za 20 milionów Raul de Tomás. Benfica ma teraz sporo pieniędzy po sprzedaży João Félixa i bierze zawodnika, który ostatnio imponował skutecznością w Rayo Vallecano. De Tomás zaliczył 2 bardzo dobre sezony w Segunda División, 16-17, 14 goli w barwach Realu Valladolid. Następnie w Rayo Vallecano 24 bramki, które później dały awans Rayo do Primera i 14 goli teraz w Primera División u Spadkowicza. Raúl de Tomás wielokrotnie chciał wracać do Realu Madryt, bardzo na tym mu zależało, natomiast on sam powiedział, że kiedy jeszcze funkcjonował w tych niższych drużynach w rezerwach Realu Madryt, to po prostu spalał się psychicznie, że te pierwsze spotkania z Zinedinem Zidanem poniekąd go paraliżowały. Sam miał wspominać, że na początku tej pracy Zidan miał mu powiedzieć: Raul, ja cię chcę tutaj widzieć. Natomiast Raul RDT, jak nazywają go w Hiszpanii, narzucił sobie po prostu bardzo dużą presję i musiał szukać szczęścia gdzie indziej. On po sezonie w Rayo Vallecano oczywiście zapowiedział, że wróci do Realu Madryt, natomiast szans, żeby tam grać, nie miał żadnych. Raul
Martin Presa, czyli prezes Rayo Vallecano, powiedział, że gdyby on był trenerem Realu, to u niego Raul de Tomas grałby regularnie, ponieważ potrafi uderzać, potrafi kontrolować piłkę i potrafi robić to wszystko obiema nogami. Porównał i jeszcze jedna rzecz, potrafi doskonale uderzać z pierwszej piłki. To jest taka rzecz bardzo charakterystyczna u tego piłkarza. Porównał go do Iago Aspasa, tak więc wydaje mi się, że ściągając takiego gościa jak Raul de Tomas, piłkarza po przejściach, który kiedy występował jeszcze w niższych ligach hiszpańskich, konkretnie w Kordobie, mocno obrywał nawet od swoich kibiców. Bywał wygwizdywany, kiedy schodził z boiska, który przeżył sporo, naprawdę sporo trudnych chwil. Niektórzy nawet go tak źle postrzegają. Sam powiedział w jednym z wywiadów, że ja wcale nie jestem takim cwaniakiem, nawet na jakiego wyglądam, więc wydaje mi się, że on teraz wskakuje na z Rayo Vallecano na taki poziom, kiedy powinien udowodnić, że ma szansę być naprawdę topowym napastnikiem w Europie. Ta Benfica to jest dla niego takie make or break. Jeżeli rozegra świetny sezon w Benfice, strzeli tam 20 goli, to wydaje mi się, że za moment zobaczymy go po prostu w dużym klubie, ponieważ nie mówimy tutaj o starym zawodniku. I ostatnia transakcja, przynajmniej w tym okienku. Johnny przenosi się do Lazio. Piłkarz, który ostatnio wyglądał fenomenalnie w Deportivo Alaves. Ścisła czołówka Primera Division, jeśli chodzi o dośrodkowania. Natomiast jeżeli Lazio zamierza cały czas grać dwójką wahadłowych, to ciekaw jestem, czy Johnny będzie potrafił dostosować się do gry w defensywie. W Alaves sam piłkarz mówił, że trener Abelardo oczekiwał od niego takiej bardzo bezpośredniej, wertykalnej gry. To przekładało się na statystyki. Mam tutaj kilka liczb. Tylko Messi i Sarabia zaliczyli więcej asyst w ostatnim sezonie La Liga. Johnny zaliczył najwięcej wrzutek w pole karne w lidze, najwięcej udanych dośrodkowań. Tylko Messi miał więcej niebezpiecznych podań i rozwinął się Johnny do tego stopnia, że zaczął marzyć nawet o reprezentacji. To marzenie oczywiście się nie spełniło, natomiast przejście do Lazio należy postrzegać oczywiście nawet nie jako jeden krok do przodu, tylko dwa. Więc co należy zwrócić uwagę u tego piłkarza? Na dośrodkowanie. To jest jego atut numer jeden i myślę, że będzie w stanie to wykorzystać w Lazio. To by było na tyle, przynajmniej jeśli chodzi o ten jeden odcinek. Tutaj kończymy, ale wkrótce pojawi się kolejne takie właśnie krótkie podsumowanie wielu transferów. Bardzo Wam dziękuję.